Witajcie na motokuncik.pl. Wiosna się zaczyna, więc do naszego warsztatu przyjeżdżają fajne klasyki na przegląd wiosenny. Dzisiejszym tematem jest BMW E34 540 i silnikiem V8. Można powiedzieć, że był to substytut M5, która równolegle z 540 w 1992 roku wyszła z taśmy w Monachium. I tak naprawdę ktoś, kto myślał o M5, bardzo często kupował 540, bo tak naprawdę koni niewiele mniej, ale moment obrotowy taki sam. I to przy niższych obrotach. Zaraz Wam ją zademonstruję i opowiem, co będziemy w niej robić. I tak, co wykonamy w aucie? Jest delikatny wyciek z wybieraka automatycznej skrzyni biegów. W tej skrzyni biegów występują dwa takie małe uszczelniacze, więc wymienimy je i dolejemy olej do skrzyni biegów. Następnie wymienimy olej w silniku i przy okazji to, co trzeba zrobić w V8, zdejmiemy miskę i sprawdzimy, czy pompa oleju jest właściwie dokręcona. Zdarzały się przypadki w V8 M60 i M62, że odkręcała się pompa oleju, no i silnik był do wyrzucenia, można powiedzieć, gdy pompa całkowicie spadła i nie było ciśnienia w silniku. Ponadto jest wyciek z dyfra na ataku, więc wymienimy ten uszczelniacz. No i w zasadzie tyle. Klient auto kupił w Szwajcarii, jest w stanie naprawdę idealnym. Z tego, co opowiadał, autem był nawet w Stradale Classics i właściciel od razu chciał kupić ten samochód. Także świadczy o tym, w jakim jest stanie. Zapraszam do oglądania odcinka, zobaczycie sobie wszystkie te czynności, które wykonamy. A jeszcze, ponadto wymienimy poduszki silnika, bo klient skarży się, że są drgania na wolnych obrotach i rzeczywiście czuć, tak jakby nie było amortyzacji silnika z budą. Jechaliśmy autem na podnośnik. Pokażę Wam, skąd są wycieki i jak ten samochód wygląda od spodu. No, tak wygląda miseczka. Żadnych wycieków, aż szkoda ją zdjąć. No ale żeby sprawdzić tą pompę oleju, niestety musimy zdjąć. Tam zobaczcie sobie, może zobaczymy, no poduszka i rzeczywiście, no za przeproszeniem, kapeć. Druga tak samo, zobaczcie sobie właśnie, o, no kapeć można powiedzieć. Tu mamy ten wyciek ze skrzyni biegów. O, tam jest ten uszczelniacz i tu jest wyciek, rzeczywiście jest cała mokra skrzynia biegów. No i tutaj mamy wyciek z dyfra, to co mówiłem, dość nawet poważny. Uszczelniacz dyfra udało mi się kupić w zamienniku za 60 zł. Oryginał kosztuje niestety prawie 300. A różnica polega na tym, że zamiennik po prostu ma szerokość 10 mm, a oryginał 9 mm. Tutaj nam to nie przeszkadza w zupełności. Uszczelniacz skrzyni biegów też udało się kupić w zamienniku. Kosztował jakieś 15 zł, z oryginału 85. Także działamy. Miska zdjęta, także zobaczycie sobie, jak wygląda pompa oleju. Jak Sebastian? No troszeczkę luźne, także muszę troszeczkę podokręcać. To jest ok. A jak napięcie łańcucha? Napięcie łańcucha jest ok. I czegoś tu brakuje, nie? Tak, brakuje, tutaj jest taka, powinna być plastikowa osłonka na koło. O, i ta też luźna.
lepsze. No i tyle. Every single day I'm gonna make something great. 540 przeszła przegląd. Jedziemy na próbę. I'm gonna make something great. No i jazda kontrolna zakończona. Nie mam jakichś większych uwag. Oprócz tego, że delikatnie słychać gruchotanie z lewej strony, ale jak kontrolowaliśmy zawieszenie, był minimalnie wyczuwalny luz na dolnym wahaczu. Klient o tym wie, ale doszliśmy do wniosku, że w związku z tym, że auto bardzo długo stało w Szwajcarii, klient sobie pojeździ jakiś czas i przyjedzie do nas na jeszcze jedną kontrolę, bo być może coś więcej będzie w zawieszeniu do roboty, żeby po prostu nie podchodzić do tematu 5 razy, tylko zrobić raz, a konkretnie. A to nie zagraża niczemu w jeździe. Piękne auto, klient na pewno będzie zadowolony. Życzę klientowi i samochodowi samych pięknych podróży. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Nie mam jakichś większych uwag, oprócz tego, że delikatnie słychać gruchotanie z lewej strony, ale jak kontrolowaliśmy zawieszenie, był minimalnie wyczuwalny luz na dolnym wahaczu. Klient o tym wie, ale doszliśmy do wniosku, że w związku z tym, że auto bardzo długo stało w Szwajcarii, klient sobie pojeździ jakiś czas i przyjedzie do nas na jeszcze jedną kontrolę, bo być może coś więcej będzie w zawieszeniu do roboty, żeby po prostu nie podchodzić do tematu 5 razy, tylko zrobić raz, a konkretnie. A to nie zagraża niczemu w jeździe. Piękne auto, klient na pewno będzie zadowolony. Życzę klientowi i samochodowi samych pięknych podróży. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się.